i ustępujący, a zarazem młody ponowo wybrany prezes Towarzystwa Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Kultury Świeckiej. Witam zebranych gości i panelistów naszych, których zaraz przedstawi prezes Kuźnicy obecny, któremu oddaję głos i przewodnictwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witam Państwa na naszej tradycyjnej, corocznej sesji, którą staramy się zawsze na początku nowego roku kalendarzowego organizować wspólnie jako Stowarzyszenie Kuźnica z Towarzystwem Kultury Świeckiej. W tym roku pod tytułem Kler w Polsce, co oczywiście ma tutaj dwojakie znaczenie, dwojaki sens, ponieważ z jednej strony będziemy mówić po prostu o duchowieństwie, klerze jako takim w Polsce, po drugie, co pozostaje oczywiście w związku z tym pierwszym, o filmie Kler, jego recepcji, jego treści, jego odbiorze w Polsce i pośród nas, pośród członków i sympatyków Kuźnicy i Towarzystwa Kultury Świeckiej i innych tutaj zebranych osób. Chciałbym bardzo serdecznie powitać zgromadzonych prelegentów, zebranych troje prelegentów, którzy, taki będzie scenariusz naszego spotkania, na początku przedstawią swoje wystąpienia, a następnie przejdziemy zbiorczo do dyskusji nad całością zagadnień, które zostaną tu poruszone i wszystkimi innymi, które nas tutaj nurtują. Chciałbym powitać panią profesor Danutę Waniek, przewodniczącą Rady Krajowej. Prezes Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej, profesor Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Rycza Modrzewskiego, specjalistka w zakresie prawa, politologii, a także historii emancypacji kobiet i ruchu feministycznego. Było posłankę na Sejm trzech kadencji, było szefową Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i było przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Te najważniejsze funkcje państwowe starałem się wymienić. Witam również pośród nas po raz pierwszy w Kuźnicy pana profesora Pawła Boreckiego. Doktora habilitowanego nauk prawnych, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistę moim zdaniem najwybitniejszego w Polsce, nie tylko moim, w zakresie prawa wyznaniowego w Polsce. Bardzo serdecznie witam. Witam również pana, również po raz pierwszy w Kuźnicy, pana Wojciecha Rzechaka, smutny na rzecz. Wojciech Rzechak jest współscenarzystą wraz z Wojciechem Smarzowskim, reżyserem filmu Kler, a ponadto jest zastępcą dyrektora i polonistą w 7. prywatnym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Krakowie z oddziałami gimnazjalnymi. Dobrze powiedziałem na wyżko. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym poprosić przed oddaniem głosu, żeby już nie zabierać Państwu czasu, ponieważ własne refleksje postaram się wpleść w dyskusję po trzech wystąpieniach. Chciałbym prosić Państwa o ciszę podczas wystąpień, ponieważ Kuźnica jeszcze do tej pory, postaramy się to zmienić na następne spotkanie o szerszym zasięgu, jeszcze nie posiadamy mikrofonów tutaj. W związku z tym naprawdę prosimy o to, żeby ułatwić prelegentom ich pracę i w związku z tym postaram się ograniczyć szumy rozmowy do minimum. Bardzo będę wdzięczny. A teraz chciałbym oddać głos pani profesor Danucie Waniek, która powie nam na temat działalności politycznej Kler w Polsce. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za tę możliwość spotkania z Państwem i wygłoszenia referatu na temat, który wprawdzie spisałam te swoje refleksje na kilku stronach, ale na dobrą sprawę, że w Polsce możemy na temat działalności politycznej kleru mówić długo, z wielkimi namiętnościami, z wielkim poczuciem odpowiedzialności za to, co głosimy. Ja, proszę Państwa, od razu na samym początku przyznam się, że do dzisiaj nie obejrzałam filmu Kler. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale ja oczywiście się na ten film wybiorę. Wyjaśnię to między innymi tym, że 8 lat temu została wydana moja książka pod tytułem Orzeł i Krucyfiks.
Promocja tej książki była między innymi w Kuźnicy i powiem szczerze, że wtedy, kiedy tę książkę pisałam, dowiedziałam się o drugiej stronie medalu, czyli Klerze. Tylu interesujących, niespodziewanie dla mnie samej rzeczy, informacji, że w gruncie rzeczy pomyślałam sobie, zobaczę, jak ten film będzie odebrany przez publiczność, bo mnie chyba on nie zaskoczy. Dlatego, że nawet z tych reklamówek, które obejrzałam sobie w internecie, domyśliłam się, kto tam wzorowany jest na arcybiskupie w Łódziu, natychmiast, bez większych problemów. O reszcie księży to podejrzewam, że przecież tam były zbierane cechy dość typowe dla tej grupy społecznej z wielu obserwacji. I proszę Państwa, powiedziałabym, że dzisiaj tę książkę musiałabym uzupełnić albo napisać ciąg dalszy, dlatego że rządy Prawa i Sprawiedliwości otworzyły nam nową kartę, jeśli chodzi o aktywność polityczną Kler. Przypomnę tylko, bo wszyscy o tym wiemy, że po umowach Okrągłego Stołu będziemy obchodzić w tym roku 30-lecie tego wydarzenia. Mam nadzieję, że również i Kuźnica je zauważy. Miało one miejsce marzec-kwiecień 89 oraz po wyborach z 3 czerwca 89, czyli po wydarzeniach, które zadecydowały o nowym układzie sił politycznych w Polsce. Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego przystąpiła do gry politycznej i to od razu z pozycji siły. Zamieniła rolę mediatora, w której występowała przez czas poprzedzający, znaną z okresu rozmów z władzami państwowymi z lat 80., na rolę reprezentanta własnych odrębnych interesów ideowo-politycznych, których realizacja była konsekwentnie wymuszana w procesie przemian ustrojowych. W ten sposób, moim zdaniem, rodziła się podstawowa sprzeczność polskiej transformacji ustrojowej w sferze ideologicznej. Z jednej strony III Rzeczpospolita wchodziła na demokratyczną drogę liberalnych przemian, która miała, zgodnie z obietnicami demokratycznej opozycji, stworzyć społeczeństwu polskiemu nową perspektywę rozwojową i międzynarodową, no takimi gdzieś tam pozostającymi dalece w pole obserwacji były aspiracje przystąpienia do NATO, do UE, bo wiadomo było, że Układ Warszawski się rozpadnie. Z drugiej jednakże strony nowe elity, ulegając potęgującym się oczekiwaniom kościoła hierarchicznego, ja używam tego nie kościół rzymskokatolicki, tylko kościół hierarchiczny, bo to on odgrywa tutaj główną rolę, w stosunkach wewnętrznych od początku uchylały drzwi dominacji konserwatywnego kleru i jego wizji ideologicznych, których istotą jest konflikt cywilizacyjny ze światem współczesnym. Między innymi dzięki temu na fali przemian odmrożona została w naszym kraju w jej najbardziej radykalnej formie ideologia prawicy endeckiej i jej tradycji politycznych, znanych z okresu międzywojennego. Przypomnę, że ugodowość nowych elit wobec rządem Kościoła uzasadniona była na zewnątrz oficjalnie potrzebą prowadzenia roztropnej polityki, która ułatwiałaby Kościołowi odnalezienie się w państwie demokratycznym. Zwracano uwagę na to, że Kościół działał w warunkach państwa autorytarnego, że jest to struktura działająca powoli, z trudem się dostosowująca do nowych wyzwań czasów. W związku z tym trzeba Kościołowi ułatwić odnalezienie się w nowych warunkach
ustrojowych, takie twierdzenie, moim zdaniem, znów sugerowało to, że w Kościół w końcu odnajdzie się na tej drodze, na drodze demokratyzacji życia państwowego. Nie wiem, czy czołowi politycy początka lat 90. wierzyli w to, czy nie. W każdym razie taka sugestia była, że na razie trzeba różne wyskoki księży tolerować, bo to na pewno się zmieni. Z perspektywy czasu i doświadczeń można stwierdzić, że zarysowana tu sprzeczność i brak woli politycznej do jej przezwyciężenia stała się głównym, niewysychającym źródłem narastania w Polsce dramatycznych podziałów społecznych. Dzisiaj padają już publicznie z ust ludzi, którzy zachowywali się wobec Kościoła bardzo wstrzemięźliwie, padają coraz częściej stwierdzenia, że w pogłębianiu tych podziałów społecznych Kościół ma swój poważny udział. Proszę Państwa, jak zaznaczającą się coraz silniej ekspansją Kościoła katolickiego, jak ten proces był wyjaśniany przez samą hierarchię Kościoła? Otóż w trudnych czasach, przypominam, w trudnych czasach przemian ustrojowych Kościół hierarchiczny motywował swoją aktywność po pierwsze interesem narodowym, a mianowicie to właśnie hierarchia uznała za prawdziwego reprezentanta narodu Kościół rzymskokatolicki, ujawniając w całej rozciągłości swe aspiracje do przewodnictwa ideologicznego sprawowanego nad społeczeństwem, którą to tendencję popierała zresztą część katolików świeckich. Poparcie środowisk ludzi wierzących nie wypełniało jednak oczekiwań Kościoła hierarchicznego. Szybko okazało się bowiem, że hierarchii kościelnej zależy na tym, aby głoszona przez niego religijna wizja świata stała się obowiązująca dla ogółu obywateli, nawet bez względu na ich stosunek do wiary lub związek z Kościołem. Ta ideologia czy kwestie ideologiczne zamieniane na prawo stanowione, o czym za chwilę powiem, miało przecież obowiązywać według Kościoła jako najwyższa forma moralności ludzkiej i ludzi wierzących, i ludzi niewierzących. Z różnych faktów i wydarzeń tamtego okresu wynikało, że tendencja ta odpowiadała dalece polskiemu papieżowi. W ten sposób Kościół Jana Pawła II w polskim wydaniu stał się w dużej mierze źródłem triumfalnego powrotu duchowieństwa do bezpośredniej gry politycznej. Dość szybko okazało się, że kler w tej grze zrezygnował z idei Kościoła otwartego, głosząc konserwatywną wizję stosunków społecznych i światopoglądowych, niezdolną do zaakceptowania innego systemu wartości niż pożądanego przez Kościół, przez hierarchię Kościoła rzymskokatolickiego. Chodziło tutaj o to, aby wyprzeć z przestrzeni publicznej ideę pluralizmu, praw człowieka, a w tym wolności sumienia i wyznania oraz demokracji pluralistycznej. Na naszych oczach, kto się tym interesował, to musiał po tę książkę sięgnąć, sprawdzała się teza amerykańskiego socjologa Kingsleya Davisa, który już w latach 40. ubiegłego wieku stwierdził, że Kościół i jego ideologia w państwie katolickim nie daje się pogodzić z demokracją, ponieważ katolicyzm usiłuje kontrolować zbyt wiele aspektów życia, pozostając jednocześnie niezależnym od władzy świeckiej, co powoduje taki efekt, że za swoje żądania, za swoją aktywność, za wymuszane decyzje Kościół rzymskokatolicki, jego duchowieństwo nie ponoszą odpowiedzialności. Kluczem do sukcesu osiągniętego na niwie politycznej przez polski kler, jak już powiedziałam, była postawa nowych elit, bo to w ich rękach spoczywały decyzje
zmierzające do dołożenia na nowo stosunków państwo-kościół. Chodzi tu w szczególności o środowiska związane z opozycją demokratyczną lat 90., ponieważ ona to ma swoje zasługi w kształtowaniu ducha i struktur opozycyjności wobec PRL, ponieważ to ta grupa społeczna dostarczyła tej opozycyjności idei, ideologii, sformułowała aspiracje, cele, pomagała znaleźć efektywne metody walki, prowadziła z PZPR-em dyskusje krytykujące i odsłaniające słabości władzy, prowadziła polemiki z intelektualistami strony rządowej i w 1989 roku organizowała przecież walkę wyborczą i kampanię środowiska opozycyjnego. U progu lat 90. w tych kręgach dość powszechne było poczucie moralnego zobowiązania wobec oczekiwań kościoła hierarchicznego, co było rozumiane jako swoiste zadośćuczynienie za lata, w których Kościół katolicki był postrzegany jako jedyna zorganizowana opozycja, jak utrzymywali opozycjoniści, to dzisiaj komili biskupa Gudzia, arcybiskupa Gudzia również zostało przypomniane. Kościół mówił o nas i za nas. Stąd po stronie nowych elit od początku transformacji pojawiły się zachowania wyolbrzymiające zasługi Kościoła i sygnalizujące gotowość do znacznych ustępstw na rzecz hierarchii. Zwłaszcza, że czynnikiem potęgującym taką postawę była obecność w Watykanie polskiego papieża Jana Pawła II, któremu, przypomnę, w latach 90. w Polsce postawiono w kraju setki pomników. W Krakowie również. Znaczącym elementem realizacji moralnych zobowiązań wobec Kościoła było między innymi podpisanie w 1993 nierównoprawnej umowy, jaką jest do dziś obowiązujący przecież konkordat, na mocy którego Kościół został wyposażony w liczne przywileje, a państwo tylko obowiązki wobec Kościoła, z jednostronnym, domyślnym wtedy, bo to wprost przecież z konkordatu nie wynika, nałożeniem na Rzeczpospolitą kosztów przyjętych regulacji. Przypomnijmy, że konkordatowi w przedłożonym kształcie sprzeciwiał się w parlamencie konsekwentnie klub SLD. Pan profesor Paweł Borecki nazwał nas z tamtego okresu najbardziej zlaicyzowaną grupą polityczną w Sejmie. Tak? Przypominam to, co mówi tak. Płacił za to w czasie pierwszej kampanii prezydenckiej szef Sojuszu Aleksander Kwaśniewski. Proszę Państwa, ku swojemu zdumieniu z książki Stefana Frankiewicza, to jest nasz były ambasador przy Watykanie, która została przez niego opublikowana, to taki wywiad Rzeka, w 2014 roku, dowiedziałam się, że wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 wywołała u Jana Pawła wielki szok. W rozmowie z Frankiewiczem papież miał oświadczyć, to jest cytowane, że choć nowy prezydent został wybrany demokratycznie, to nie ma moralnego prawa do sprawowania rządów w Polsce. Rzecz dla mnie zdumiewająca, czytałam to przecież po latach, ponieważ nie przypominam sobie, aby na przykład podobny szok wywołały u papieża informacje, wtedy już powszechne w Kościele, o aferach pedofilskich z udziałem księży katolickich w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Austrii, Niemczech, w Belgii, a także w Polsce. Myślę, że to są nie wszystkie kraje, które w tym kontekście należałoby wyliczyć. Aby pedofilom w sutannach papież odmówił moralnego prawa do pełnienia funkcji kapłańskich, tego nie słyszałam. Z tego, co wiemy, za jego pontyfikatu afery pedofilskie skutecznie tuszowano. Na tym tle dla mnie wyjątkowo gorszącym przypadkiem
były relacje Jana Pawła II z wpływowym księdzem z Meksyku, Marcialem Macielem de Golado, który w sposób bezwzględny wykorzystywał seksualnie młodych kleryków. Zarzuty kierowane wobec niego do Rzymu pozostawały bez reakcji, jak wiemy. Podobnie zresztą działo się w przypadku polskiego biskupa Juliusza Peca, a także wobec biskupa Józefa Wesołowskiego, który przecież sakrę biskupią otrzymał w roku 2000 z rąk samego Jana Pawła II. Księża stojący na czele polskiego kościoła, wbrew postanowieniom Soboru Watykańskiego II, byli od początku niechętni zasadzie rozdziału kościoła od państwa. Myślę, że działo się tak w ślad za postawą samego papieża, który w praktyce nie akceptował tej zasady. Mieliśmy liczne tego dowody w postaci jego wypowiedzi czy zachowań wówczas, kiedy przyjeżdżał do Polski, w wielu miastach wygłaszał homilię, co wynikało z jego, tak jak powiedziałam, licznych stanowisk odnoszących się do polityki polskiej. Na takie stwierdzenia nie pozwalał sobie w innych krajach w Polsce owszem. Po latach można stwierdzić, że pontyfikat Jana Pawła II umocnił w Polsce wpływy Kościoła, jego zasoby materialne, ale osłabił w sposób znaczący samo państwo i demokrację. Nic więc dziwnego, że prymas Józef Lem, znów pozwalam sobie na wspomnienie, w komentarzach do wyników wyborów prezydenckich z 1995 roku podzielił społeczeństwo na chrześcijan i neopogan. Może państwo to pamiętają, ja owszem. Kościół później złagodził swój stosunek do prezydenta, ale jak pamiętamy, za cenę znaczących ustępstw polityczno-prawnych. Niedawno były premier SLD-owski Leszek Miller ujawnił w czasie rozmowy w TVN24, że Aleksandra Kwaśniewskiego tak długo nie podejmowano w Watykanie, a i tam mu zgotowano odpowiednie przyjęcie ze strony naszości, jak długo nie zdecydował się na ratyfikację konkordatu. Więc to dla mnie była ciekawa informacja, bo do tej pory nie ujawniano. Dzisiaj głównym nosicielem rytu klerykalnego w polskim społeczeństwie jest oczywiście formacja Prawo i Sprawiedliwość. To głównie dzięki tej partii Polska nie jest moim zdaniem już państwem neutralnym światopoglądowo. Związki PiS i Kościoła hierarchicznego mają charakter polityczny, nazwałabym go wyznaniowo-narodowym. Ta zbitka Polak-Katolik przecież funkcjonuje. Dzisiaj widziałam w Bazylice Mariackiej premiera Morawieckiego, który całkiem niedawno mówił Rydzykowi, że oto przyjechali do niego ci, którzy bardziej kochają Polskę, prawda? Bo są w naszym kraju ludzie, którzy ojczyznę kochają słabiej i tak dalej. Proszę państwa, co jest celem tej aktywności z jednej strony PiS-u, z drugiej strony kleru? Oczywiście przemianę III RP w katolickie państwo narodu polskiego. To jest stara koncepcja endecka, pochodząca jest przez okresu międzywojennego. Zresztą w którejś z gazet wspomniano niedawno księdza Pirożyńskiego. On był głównym głosicielem tej ideologii w okresie II RP. No ale jest odkopana na użytek walki z obecnym ustrojem państwa i nie tylko w tym celu. Proszę państwa, ja byłam w 1989 zaskoczona ekspansją polityczną Kościoła hierarchicznego w Polsce i uległością działaczy opozycyjnych z okresu realnego socjalizmu. Ja zdążyłam się urodzić po wojnie i obserwowałam ten Kościół, zresztą w wieku 15 lat zdecydowałam się nie uczestniczyć w lekcjach religii i tak dalej. Rodzice mnie do tego na pewno nie nakłaniali. Ale ja wtedy znam inny Kościół. Nie wyobrażałam sobie po prostu, nie wiedziałam jeszcze o nim tyle, co dzisiaj wiem, choć zwłaszcza okres międzywojenny,
że ta sama struktura może się tak gwałtownie i tak radykalnie zmienić. Podkreślam, że takiego kościoła z wcześniejszego etapu życia nie znałam. Sama jestem zwolenniczką demokratycznego świeckiego państwa prawnego, w którym kościół jest oddzielony od państwa. Zabierając na ten temat głos, zdarza mi się to często, podkreślam, że hierarchia kościelna w Polsce o zasadzie rozdziału kościoła od państwa przypomina sobie tylko wtedy, gdy jest to dla niej korzystne. W istocie rzeczy jej nie akceptuje, bowiem rozdział sakrum od profanu dziś zdecydowanie ograniczałby władzę Kościoła Rzeczypospolitej. Znów się odwołam do dzisiejszej homilii biskupa Głudzia, który powiedział, że no, pojawiają się na kanwie tego, co się zdarzyło przed tygodniem żądania, aby wyprowadzić Kościół z przestrzeni publicznej, że na to zgody nie będzie. Więc to mi zabrzmiało na tle tych przeżyć ostatnich dni dość niepokojąco, no ale padło to. Przykładem tego jest również wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który na inicjatywę polską głosili projekt obywatelski o rozdziale Kościoła od państwa, nazwał tę inicjatywę nieporozumieniem, powołując się przy tym, proszę państwa, na konstytucję i konkordat, stwierdził, że oba te akty zawierają wystarczająco opisaną formułę rozdziału Kościoła od państwa, którego uzupełniać lub zmieniać nie należy. Konstatacja taka brzmi dla mnie jak szyderstwo, ponieważ trudno byłoby zaprzeczyć temu, że podziały światopoglądowe od początku III RP w Polsce są osią konfliktu politycznego. Walka o to, czyja władza jest ważniejsza, świecka i kościelna, ma w naszym kraju głębokie tradycje. W Polsce roku 2019, moim zdaniem, trwa równie intensywnie jak za czasów Bolesława Śmiałego, a Kraków coś o tym powinien wiedzieć. Proszę państwa, Ludwik Stoma, to jest taki ciekawy felietonista, w jednym z niedawnych artykułów w Lewicowym Przeglądzie, po próbie, trwa ta próba zdegradowania Sądu Najwyższego w systemie ustrojowym RP, napisał, że trójpodział władz zostanie w Polsce tak czy inaczej zachowany, bo przecież mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i kościelną. No tak sobie zarejestrował, ale ja powiem szczerze, że uśmiechałam się przy lekturze tego felietonu. Jakie są główne nurty aktywności politycznej kleru? Z długoletniej obserwacji wynika, że w praktyce księża skupiają się na dwóch nurtach aktywności politycznej. To są sprawy seksu i rozrodczości oraz na sprawach finansowych. Kwestie związane z aborcją. Nie będę tego rozwijać, bo temat jest powszechnie znany. Z in vitro, z wolnością sumienia i wyznania, z zażywaniem czy zgodą na używanie środków antykoncepcyjnych, z konwencją antyprzemocową obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Na zachodzie Europy nie wywołują już większych emocji, ponieważ zostały one już dawno rozwiązane zgodnie z wolnościowymi przekonaniami społeczeństw zachodnich. W Polsce, proszę państwa, od 30 lat księży i podążających za nimi fanatyków religijnych problemy te nieustannie mobilizują w sposób niespotykany. Za wszelką cenę popełnienie religijnego grzechu próbują zamienić na przestępstwo karane w świetle prawa stanowionego, czy tego karnego. Opór społeczny w tej materii już następuje. Tu bym się odwołała do tego czarnego protestu, ale w przestrzeni politycznej nie ma dziś takiego autorytetu, który by odważnie, rozumnie analizował charakter sporu światopoglądowego, jego polityczną istotę, wstecznictwo i skutki społeczne.
Proszę Państwa, środowiska prerykalne, które potrafią wywołać zapiekłe dyskusje na temat dziecka poczętego. To jest taka orwellowska nowomowa. Definicji zarodka ludzkiego. W stosunku do in vitro. Potrafią się bić do upadłego na temat kwestii, od kiedy się zaczyna życie ludzkie. Dla mnie jest dramatem, że te same środowiska milczały i milczą o losach dzieci niechcianych przez rodziców. Tak ich nazwałam. Nie tych poczętych, ale już zdrowo urodzonych, które mają swoje imię i nazwisko i obywatelstwo polskie. Nie jest, proszę Państwa, tajemnicą, i to jest plama na nas wszystkich, że dzieciobójstwo nie jest w katolickiej Polsce rzadkim wypadkiem. Kościół jest tego świadom, bo w niektórych parafiach funkcjonują tak zwane okna życia. Rzeczywistość pokazuje, że to nie wystarcza na usprawiedliwienie obojętności księży wobec społecznych skutków zaostrzania prawa antyaborcyjnego. Media systematycznie donoszą o przypadkach bestialstwa wobec noworodków, osób niedojrzałych do rodzicielstwa, co w Kościele pomijane jest kompletnym milczeniem. Na kolejne doniesienia o znalezieniu martwego noworodka w krzakach, w beczkach, w śmieciach, w stadach nie ma reakcji Kościoła. Kościół nie prowadzi na ten temat żadnej akcji społecznej, która by mogła na przykład również zapobiec biciu dzieci, śmiertelnemu okaleczaniu niemowląt czy ich uśmiercaniu. To nie jest przyjemny temat, ale taka jest również nasza rzeczywistość. Jako matka i babka nie mogę tego problemu pominąć. Tym bardziej naganne, problem ten nie jest również podejmowany przez katolików świeckich. Oni nie mówią o tym, przynajmniej ja nie słyszę, aby poruszali te kwestie w Kościele. Powiedziałabym, że dziwni są ci polscy chrześcijanie, którzy kwitują ten problem milczeniem. Tak samo milczeniem kwitowana była przez lata pedofilia wśród księży. Niedawno opublikowany na łamach dużego formatu artykuł na temat pedofilskiej aktywności księdza Jankowskiego dostarczył nowych faktów na temat przestępczej działalności kleru w sferze seksualnej. Na szczęście społeczeństwo wymusiło, zaraz będę finalizować, na hierarchii zmianę postawy w sprawach pedofilii i myślę, że zbyt długo uchodziła ona duchownym bezkarnie i w Polsce, i na świecie. Przynajmniej w tej kwestii nie żyjemy już w takiej obłudzie jak wcześniej. Za to w sprawach majątkowych, proszę Państwa, Kościół nigdy nie milczy, nigdy nie odpuszcza. W pamięci wielu z nas pozostaje bezwzględność Kościoła hierarchicznego w odzyskiwaniu dóbr materialnych w latach 90. i później. Trzeba było dopiero skandalu wywołanego przez działalność osławionej Komisji Majątkowej, aby dopiero położyć kres przestępczemu i niezgodnemu z prawem charakteru jej działalności. Na tle tego i podobnych doświadczeń trudno nie zauważyć, że Kościół w polskim kapitalizmie, również w szarej strefie, czuje się jak ryba w wodzie. Ja tylko przypomnę, to zresztą dotyczy również Krakowa, że na mocy decyzji Komisji Majątkowej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kościół przejął olbrzymi majątek materialny, a w tym 490 nieruchomości, w tym 19 szpitali, 8 domów dziecka, 26 szkół, 9 budynków przedszkolnych, 3 muzea, 2 teatry, 2 biblioteki, budynki archiwum państwowych, prokuratury sądów, izby skarbowej, operetki, nawet dworzec PKS i browar. Wszystko o łącznej wartości szacowanej na 24 miliardy złotych. To dotyczy tego, co ja. Ale dodatkowo Kościół uzyskał rekompensaty i odszkodowania w gotówce w wysokości 107,5 miliarda złotych. Do tego należy doliczyć grunty rolne,
lub budowlane o powierzchni ponad 60 tysięcy hektarów. Proszę Państwa, nasz kolega Mirosław Woronicki, który przewodniczy Kongresowi Świeckości, powiedział mi, że tak naprawdę z jego wyliczeń wynika, iż Kościół dzisiaj w Polsce jest drugim pracodawcą w kraju. Co do zatrudnienia, oczywiście na pierwszym miejscu musimy wyliczyć państwo, na drugim jest Kościół rzymskokatolicki. Obecnie w okresie przedwyborczym staje na porządku dnia kwestia finansowania katechezy w szkołach publicznych z budżetu państwa. Proszę Państwa, religia była wprowadzona w 89 instrukcją, ale wtedy działo się to przy akceptacji młodzieży, która buntowała się przeciwko temu, że religii w szkołach nie było. Dzisiaj jest odwrotnie. Młodzież coraz rzadziej. Ustawa, ale ustawa. Od razu, natomiast instrukcja była wcześniej. Proszę Państwa, puentując, praktyka pokazała, że w III RP szkolnictwo publiczne zostało poddane kontroli Kościoła. Doktryna Kościoła nakładana jest na program historii języka polskiego, ja już kiedyś w Kuźnicy o tym mówiłam, które z urzędu przygotowywane są przez specjalistów z uczelni katolickich. Z podręczników szkolnych usuwane są treści związane z innymi systemami filozoficznymi niż katolicki. Nie do rzadkości należą sytuacje, w których w szkole publicznej katecheci wpływają na treść nauczania innych przedmiotów. Nie będę już mówić o zgodzie PiS-u na to, aby księża byli wychowawcami w klasach. Kim nadzieja na zmiany? Proszę Państwa, ja bardzo liczyłam na inteligencję. Zauważyłam jednak, że środowiska naukowe, a więc superinteligenckie, podchodzą do podejmowania tej problematyki tradycyjnie, czyli niezwykle lękliwie. Niedawno przysłuchiwałam się dyskusji naukowej na temat autorytaryzmu. Poszłam na te obrazy z uwagi na to, że w programie był przewidziany wpływu autorytaryzmu na sytuację kobiet w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, wysłuchałam trzech referatów, że w omawianym kontekście ani razu nie padło hasło Kościół. Zastanawiałam się dlaczego, zadawałam sobie pytanie, czy to ze strachu, z obawy, czy jest to przykład zwykłego ludzkiego oportunizmu. Co prawda był jeden przypadek, który by temu zaprzeczał. Ja mam tutaj wystąpienie grupy uczonych na myśli z 2014 roku, a więc zarządów PO-PSL, która już wtedy do władz państwowych skierowała apel w tej sprawie. Nie będę go czytać, bo zajmę trochę czasu. Apel ten podpisało 15 naukowców, kilku z nich już dzisiaj nie żyje. Jakoś nie widzę następców. Czytam, proszę Pana, są to pojedyncze przypadki, nie ma jakiegoś zorganizowanego ruchu sprzeciwiającemu się temu w sposób wyraźny, ale nie będę zaprzeczać, być może coś do mnie nie dotarło. W każdym razie, ja znam Pana wystąpienie również w tej sprawie i Pana wypowiedź, więc wiem, że Pan wyróżnia się tutaj odwagą na tle i całości zachowań. Proszę Państwa, wtedy ten apel został do władz państwowych skierowany, co było odpowiedzią rządu PO-PSL. Przekazanie Kościołowi przez rząd w grudniu 2014 roku kwoty 16 milionów na budowę Kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie. No to była to, powiedziałabym. No właśnie, proszę Państwa, na temat aktywności politycznej PRL-u mogłabym długo i w różnych dziedzinach, ale myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor za interesującą prezentację. Taki szkic obejmujący szerokie spektrum aktywności Kościoła Katolickiego w Polsce. Myślę, że dążymy do tego w dyskusji.
Ja dodam tylko, iż wspomniany przez panią profesor, wyróżniający się odwagą profesor, to profesor Jan Woleński. Mówię o tym, ponieważ mamy tutaj nagranie, a nagranie jest skierowane tutaj na stół prezydialny. Nagranie, które znajdzie się później, nie na żywo, ale znajdzie się, nie wiem, czy w całej formie, czy w nieco skróconej, w internecie z dzisiejszej sesji. Teraz przekazuję głos panu profesorowi Pawłowi Boreckiemu, który przedstawi nam wystąpienie pod tytułem Specyficzny status prawny kleru w Polsce. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo miło przed państwem wystąpić. Cieszę się, że znalazłem się w znanym, unikalnym gronie. Proszę państwa, będę mówił o specyfice położenia prawnego osób duchownych, a zwłaszcza duchowieństwa w Polsce. Skoncentruję się na aspekcie formalno-prawnym. Natomiast powinny stać się przedmiotem badań praktyka stosowania prawa w stosunku do tej grupy społeczno-zawodowej, zwłaszcza prawa karnego, ponieważ nie dysponuję w tym zakresie danymi statystycznymi. Trudno mi jest na ten temat się wypowiadać, więc skoncentruję się na tej warstwie formalną. Należy, proszę państwa, zacząć od tego, że prawo polskie nie posługuje się jednolitą terminologią na oznaczenie grupy społeczno-zawodowej, którą Francuzi nazywają funkcjonariuszami kleru, funkcjonariuszami kultu, przepraszam. Otóż spotykamy się z takimi określeniami, i to niekonsekwentnie stosowanymi przez prawodawcę, jak osoba duchowna, duchowny, osoba zakonna, alumni, nowicjusze, postulaci, junioryści. I pojawia się pytanie w związku z tym, które z tych terminów jest najszersze, który obejmuje całość grupy społeczno-zawodowej, o której dziś mówimy. Wydaje się, że w świetle ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 1967 roku i w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych najszerszym pojęciem obejmującym całą tą grupę społeczno-zawodową jest pojęcie osób duchownych. O jakiej grupie mówimy? Jest to grupa, która przynajmniej w odniesieniu do Kościoła katolickiego liczy ponad 55 tysięcy osób. Niestety nie mam aktualnych danych, jeśli chodzi o poszczególne kategorie osób duchownych. Według danych na 2014 rok mieliśmy w Polsce 133 biskupów katolickich, dzisiaj jest ich około 150. Następnie 22 200 księży diecezjalnych, 6300 księży zakonnych, 23300 sióstr zakonnych, 1500 braci zakonnych, 7 diakonów stałych. W 2011 roku było 3200 alumnów seminariów duchownych, co charakterystyczne, liczebność alumnów wyższych seminariów duchownych wykazuje wyraźną tendencję spadkową. I teraz tak, proszę państwa, kwalifikowaną grupę tej kategorii, o której mówiłem, kategorii osób duchownych stanowią duchowni, sensu stricto. Myślę, że do nich można odnieść pojęcie kleru. Kler w rozumieniu prawa kanonicznego to są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Prezbiterzy, czyli ci zwyczajni księża po otrzymaniu święceń kapłańskich. Te uwagi, które przedstawiam, dotyczą Kościoła katolickiego. Natomiast muszę przyznać uczciwie, że prawo polskie w sposób szczegółowy nie definiuje pojęcia duchownego. Odwołuje się do pojmowania tego pojęcia, definiowania tego pojęcia przez prawo wewnętrzne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Otóż w świetle ustawy z 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania możemy powiedzieć, że duchowni są to osoby ustanowione, które duchownymi
powołane zgodnie z prawem wewnętrznym związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej do sprawowania funkcji sakralnych, czyli mówiąc obrazowo, jak to pisał swego czasu Czesław Znamierowski, do pośredniczenia między tak czy inaczej pojmowanym sakrum, a masami wiernych. Mówię o duchownych sensus stricto, do których, tak jak powiedziałem, można odnieść pojęcie kleru w rozumieniu prawa kanonicznego w zakresie oczywiście Kościoła katolickiego. Innymi słowy, chcąc określić zakres pojęcia duchownego, musimy odwołać się do prawa wewnętrznego związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Poza tym, proszę Państwa, prawo polskie wyróżnia też szczegółową kategorię tak zwanych osób zakonnych. To są, mówiąc potocznie, zakonnicy i zakonnice. W Kościele katolickim są to członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W ramach Instytutów Życia Konsekrowanego wyróżnia się tak zwane instytuty zakonne i instytuty świeckie. Cechą charakterystyczną Instytutów Życia Konsekrowanego jest to, że adepci tego rodzaju wspólnot składają śluby, wstępując do wspomnianych korporacji. Wspólnoty monastyczne istnieją też oczywiście w innych wyznaniach niż wyznanie katolickie. Spotykamy je chociażby wśród kościołów mariawickich, w kościele prawosławnym, we wspólnotach buddyjskich też mamy tego rodzaju korporacje i ogólnie członków tego rodzaju wspólnot prawo określa mianem osób zakonnych. Od razu chciałbym zwrócić uwagę, że pojęcie duchownego i pojęcie osoby zakonnej w świetle prawa nie jest pojęciem rozłącznym. Otóż są takie osoby zakonne, które jednocześnie są duchownymi, to znaczy są osobami, które otrzymały święcenia kapłańskie takiego czy innego szczebla. Jak Państwo zapewne wiedzą, do zakonników, którzy są jednocześnie księżmi, zwracamy się grzecznościowo per ojcze, do zwyczajnego zakonnika, takiego, który nie jest kapłanem, mówimy po prostu bracie w relacjach międzyludzkich. Tak. Proszę Państwa, i teraz kolejna kwestia to fakt, iż prawo wyróżnia też grupę osób przygotowujących się do stanu kapłańskiego i stanu zakonnego. To są alumni seminariów duchownych, słuchacze analogicznych szkół w innych wyznaniach niż Kościół katolicki, czy wyznania posiadające wyższe seminaria duchowne, a także wyróżnia osoby przygotowujące się do stanu zakonnego, to znaczy nowicjuszy, postulatów i juniorystów. Innymi słowy, jest dość duży pluralizm, jeśli chodzi o klasyfikację osób duchownych. Jaki jest współcześnie, generalnie rzecz biorąc, status prawny osób duchowych? Opiera się on, proszę Państwa, szczególnie po wejściu w życie ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 roku na, po pierwsze, zasadzie równouprawnienia, po drugie, na zasadzie wolności sumienia i wyznania, po trzecie, to jest, że tak powiem, moja refleksja osobista, powinien się opierać w świetle konstytucji i konkordatu również na zasadzie wzajemnej niezależności państwa i kościoła w swoim zakresie, w wymiarze personalnym. Ta zasada w szczególności moim zdaniem powinna rzutować na powstrzymanie się duchowieństwa przed sprawowaniem funkcji organów władzy publicznej. Albo się jest duchownym, albo decyduje się na sprawowanie władzy publicznej. Zasada niezależności państwa i kościoła w swoim zakresie moim zdaniem wyklucza, chociaż jest to zasada ogólna i niestety da się bardzo rozciągliwa w praktyce, wyklucza piastowanie przez osoby duchowne
funkcji organu władzy publicznej i w tym kontekście, proszę Państwa, no, należy krytycznie patrzeć na przypadek notabene mojego kolegi z wydziału, profesora Michała Krójkowskiego, który jest oblatem dominikanów i jednocześnie był, proszę Państwa, wiceministrem sprawiedliwości. Proszę Państwa, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania mówi wyraźnie, że duchowni oraz osoby zakonne korzystają z uprawnień oraz podlegają obowiązkom na równi z innymi obywatelami we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Zarazem duchowni i osoby zakonne są zwolnione z obowiązków na podstawie obowiązujących ustaw niemożliwych do pogodzenia ze statusem duchownego czy osoby zakonnej. Tyle ogólnie ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania uchwalona jeszcze przez Sejm IX kadencji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Proszę Państwa, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w szczególności gwarantuje, to jest już regulacja szczegółowa, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, gwarantuje duchownym prawo do noszenia stroju duchownego, odpowiednio zakonnego. Gdybym miał mówić o specyfice sytuacji prawnej osób duchownych, to trzeba moim zdaniem wskazać na kilka takich obszarów, które pozwolę sobie krótko zarysować, ponieważ czas mamy ograniczony. Po pierwsze, osoby duchowne korzystają w większym zakresie niż osoby świeckie z klauzuli sumienia. Po drugie, proszę Państwa, są one preferencyjnie opodatkowane w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności stricte duszpasterskiej. Po trzecie, korzystają z preferencji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość składek ubezpieczeniowych, a przede wszystkim jeśli chodzi o finansowanie tych składek. I pozwolę sobie teraz pokrótce omówić te wymienione obszary regulacji. Proszę Państwa, osoby duchowne, w odniesieniu do nich szerszy niż w przypadku laikatu jest ochrona tak zwanej klauzuli sumienia, czyli prawa do odmowy podporządkowania się obowiązkowi nałożonemu przez prawo ze względu na tak zwany sprzeciw sumienia. W jakim zakresie ta klauzula sumienia jest w sposób specyficzny uwzględniana w odniesieniu do osób duchownych? Po pierwsze, jest to obowiązek służby wojskowej z bronią w ręku. Po drugie, jest to, proszę Państwa, jest to tajemnica spowiedzi. Generalnie rzecz biorąc, mówiąc potocznie, osoby przygotowujące się do stanu duchownego czy zakonnego, a także osoby, które już definitywnie zostały przyjęte do stanu duchownego czy zakonnego, nie wąchają prochu. Otóż alumni wyższych seminariów duchownych, a także nowicjusze, junioryści i postulaci są na swój wniosek, jest im odraczana zasadnicza służba wojskowa. Z tym, że należy pamiętać, że od 1 stycznia 2010 roku pobór do zasadniczej służby wojskowej został zawieszony. Niemniej odpowiednie regulacje w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej nadal są zawarte. Natomiast osoby, które zostały już duchownymi lub które złożyły śluby wieczyste, czyli zostały w sposób definitywny przyjęte do stanu duchownego czy do stanu zakonnego, tym osobom, proszę Państwa, jest służba wojskowa odraczana. Mowa o duchownych i osobach zakonnych, które pełnią, posiadają swój status osoby duchownej w sposób stały. Ponieważ są w Polsce również wyznania,
które przewidują istnienie duchowieństwa wybieranego na określoną kadencję. Duchownych wybieranych na określoną kadencję preferencje w zakresie zwolnienia ze służby wojskowej z bronią w ręku nie dotyczą. Ponadto, proszę Państwa, specyfika w przypadku duchownych dotyczy także powoływania do odbycia ćwiczeń wojskowych. Duchowni mogą być powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych tylko za zgodą swojego przełożonego kościelnego, czyli jest to biskup diecezjalny bądź wyższy przełożony zakonu. I mogą być powołani jedynie do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych. Natomiast alumni wyższych seminariów duchownych oraz osoby przygotowujące się do stanu zakonnego, także zakonnicy, czyli w rozumieniu bracia zakonni, w przypadku ogłoszenia mobilizacji mogą być powołani jedynie do pełnienia funkcji w zakresie sanitariuszy i w obronie cywilnej. W czasie wojny duchowni jako tacy mogą być powołani tylko do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych. To jest ten pierwszy obszar w ramach ochrony klauzuli sumienia, w ramach którego prawo szczególnie podchodzi do osób duchownych. Drugi obszar to jest w zakresie ochrony klauzuli sumienia, to jest ochrona tajemnicy spowiedzi. Ochrona tajemnicy spowiedzi jest zakorzeniona, to trzeba przyznać, w zachodniej kulturze prawnej. To nie jest tylko gest polskiego ustawodawcy. Warto wspomnieć dla porównania, że car Piotr I wydał dekret nakazujący duchownym ujawnianie również w przypadku spisków na życie cara, o których dowiedzieliby się na spowiedzi, więc w przypadku carskiej Rosji istniał znamienny wyjątek od zasady ochrony tajemnicy spowiedzi. O jaką spowiedź chodzi? Chodzi o tak zwaną spowiedź uszną, czyli wyznanie grzechu przez penitenta duchownemu w zamiarze uzyskania rozgrzeszenia. Proszę Państwa, tajemnica spowiedzi jest bezwzględnym zakazem dowodowym na gruncie postępowania karnego, jest bezwzględnym zakazem dowodowym w procedurze kontrolnej przewidzianej przez ustawę Najwyższej Izby Kontroli, w ramach postępowania administracyjnego także i postępowania podatkowego na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z 1997 roku. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie cywilne, to jest specyficzne rozwiązanie, mianowicie sąd może zapytać duchownego o fakt, o którym dowiedział się na spowiedzi, a duchownemu przysługuje prawo odmowy złożenia zeznań. Czyli samo pytanie jest dopuszczalne, natomiast duchowny może powstrzymać się od odpowiedzi na pytanie. I warto zwrócić uwagę, że tajemnica spowiedzi jest chroniona niezależnie od tego, czy penitent uzyskał rozgrzeszenie, niezależnie od tego, czy duchowny był, który przyjmował spowiedź, był upoważniony do przyjęcia spowiedzi z określonej kategorii grzechów, bo w Kościele rzymskokatolickim pewne grzechy są zastrzeżone dla wybranej kategorii duchownych. Na przykład grzech aborcji, mój znajomy, notabene profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ksiądz profesor, chwalił mi się swego czasu, że właśnie został upoważniony przez biskupa diecezjalnego do udzielania rozgrzeszenia w takich specyficznych sprawach. No nie wiem, czy jest się czym chwalić, to raczej jest powód do zadumy niż do przechwałki, no ale... Proszę Państwa, również warto na to zwrócić uwagę, tajemnica spowiedzi jest chroniona, jeśli osoba, która spowiedź przyjmowała, przestała być duchownym. To znaczy wystąpiła ze stanu duchownego albo została z tego stanu wykluczona.
Niemniej, proszę Państwa, nie wszystkie informacje, które przekazuje się osobie duchownej, mówiąc ściśle duchownemu, wierni przekazują w ramach spowiedzi. Często jest to rozmowa w ramach kierownictwa duchowego, czy po prostu zwykła rozmowa międzyludzka, gdy wierny przekazuje informacje, o których chciałby, aby pozostała poufna. I teraz prawo w tym zakresie jednoznacznie nie zapewnia ochrony, natomiast doktryna prawa wyznaniowego uważa, stoi na stanowisku, że tego rodzaju informacje przekazane w zaufaniu duchownemu przez wiernych poza spowiedzią mogą podlegać ochronie jako tajemnica zawodowa. Ochronę tajemnicy zawodowej w szerokim zakresie zapewnia ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w ramach postępowania kontrolnego. Również jeśli chodzi o tajemnicę zawodową, to na gruncie postępowania karnego przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań i prawo do odmowy odpowiedzi na pytania ze względu na tajemnicę zawodową występuje też, jest gwarantowane też na gruncie procedury administracyjnej, procedury cywilnej i postępowania podatkowego. Poza tym zwraca się uwagę, że nawet jeżeli tego rodzaju informacji przekazanej duchownemu w zaufaniu nie traktowalibyśmy jako tajemnicy zawodowej, to można ją traktować jako tajemnicę prywatną, która jest chroniona przez artykuł 266 paragraf 1 kodeksu karnego za ujawnienie tajemnicy prywatnej. Sprawca może ponieść odpowiedzialność w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Ale jak mówię, jest to stanowisko doktryny prawa wyznaniowego i należałoby poczekać na orzecznictwo, konkretne orzecznictwo sądowe w tego rodzaju sprawach czy podobnych. Proszę Państwa, poza tym generalnie osoby duchowne przed sądami mają z formalno-prawnego punktu widzenia taki sam status jak osoby świeckie, z jednym wszakże zastrzeżeniem, duchowni nie mogą pełnić funkcji ławników sądowych. No i przechodzimy, proszę Państwa, do tematyki, myślę, ciekawej, mianowicie szczególnie ciekawej, opodatkowania osób duchownych i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób duchownych. Generalnie rzecz biorąc, osoby duchowne podlegają powszechnemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, z tym, że ten podatek może być płacony w dwojakiej formie. Po pierwsze, w formie tak zwanego ryczałtu, po drugie, na zasadach ogólnych. Ryczałt jest, tak zwany ryczałt jest płacony od przychodów uzyskiwanych z działalności stricte duszpasterskiej przez duchownych należących do kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. A więc nie jest ryczałt płacony od całości dochodów duchownego, tylko od dochodów uzyskiwanych z działalności stricte duszpasterskiej. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe źródła przychodów, to są one opodatkowane na zasadach ogólnych, w szczególności znaczna część duchowieństwa zatrudniona w przedszkolach i szkołach opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach, co miesiąc płacąc, potrącane są zaliczki na ten podatek przy okazji wypłaty pensji. Proszę Państwa, ryczałt jest podatkiem szacunkowym, w którym rezygnuje się z określenia rzeczywistych dochodów duchownych. Te dochody są szacowane na zasadzie w oparciu o bardzo ogólne kryteria. Po pierwsze, stosowane jest kryterium funkcji duchownego. Po drugie, stosowane jest kryterium liczby mieszkańców parafii.
Ustawa z 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niezgodnych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w odniesieniu do duchownych wyróżnia dwie funkcje, mianowicie proboszczów i wikariuszy, analogicznie w odniesieniu do wyznań innych niż te, które przewidują tego rodzaju funkcje. Proszę zwrócić uwagę, że nie są ustawodawca nie przewiduje, nie wyróżnia kategorii wyższego kleru, czyli biskupów. Na ten temat milczy. A przecież biskupi też mają dochody spełnienia funkcji duszpasterskich, chociażby przy okazji bierzmowania, wizytacji parafii, etc., etc. Drugim kryterium, proszę Państwa, jest liczba mieszkańców parafii, w którym duchowny pełni swoją funkcję. Zwracam uwagę, nie liczba wiernych, nie liczba praktykujących, nie liczba ochrzczonych, tylko liczba mieszkańców parafii. Przed laty Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, zwrócił uwagę publicznie, że to jest jedyne takie rozwiązanie w Europie, że księża polscy są dyskryminowani. Być może jest to jedyne takie rozwiązanie w Europie, nie wiem, bo aż tak szczegółowo nie badałem wszystkich państw europejskich, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Duchowni mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu w każdej chwili i podlegają ich dochody z działalności stricte duszpasterskiej, podlegają wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to znaczy prowadzą, mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów, rozchodów, wyliczania dochodu i opłacania od tego podatku. Nie słyszałem, żeby w Polsce masowo duchowni rezygnowali z ryczałtu. Ryczałt jest dla nich opłacalny. O jakich, proszę Państwa, dochodach mówimy, o jakich przychodach mówimy, jakiej formy przychodu? To są w Kościele Rzymskokatolickim intencje mszalne. Nie wiem, jak u Państwa w Krakowie, w mojej podwarszawskiej parafii za intencję mszalną ksiądz bierze oczywiście co łaska, z reguły, nie mówię nie mniej, ale z reguły, 100 zł. Drugie źródło dochodów spełnienia funkcji stricte duszpasterskich to jest jura stolare, opłaty stuły. Wszelkie datki w związku z tym, że ksiądz musi założyć stułę, obrzęty, przy których musi założyć stułę. Chrzest, pierwsza komunia, pogrzeb, małżeństwo, udzielenie sakramentu małżeństwa, asystowanie przy udzieleniu sakramentu małżeństwa. To dochody uzyskiwane przy tej okazji. To są również dochody formalnie opodatkowane w formie ryczałtu. No i wreszcie kolęda i wypominki, proszę Państwa. To też są dochody przy tej okazji, też są objęte ryczałtem. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, mianowicie ryczałt jest dziurawy. Mówię o regulacji prawnej dotyczącej opodatkowania ryczałtem. Otóż duchowni, którzy uzyskują, to wyraźnie ustawodawca przewiduje, którzy uzyskują przychody w związku z rekolekcjami lub innymi posługami o podobnym charakterze, czyli na przykład biskupi, którzy udzielają sakramentu bierzmowania, mogą, ale nie muszą płacić ryczałtu od dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem tego rodzaju posług. To jest wyraźna luka wprowadzona przez ustawodawcę i utrzymywana przez ustawodawcę. Jeśli decydują się na opłacenie ryczałtu z tytułu przychodów uzyskiwanych przy okazji rekolekcji lub innych posług o podobnym charakterze, opłacają znikomy ryczałt w wysokości przewidzianej dla wikarego w danej parafii. No i teraz możecie Państwo mnie zapytać, jakie to są pieniądze. Dane z 2018 roku, proboszczowie podaje stawki kwartalne, a więc raz na 3 miesiące. W najmniejszej parafii do 1000 mieszkańców to jest 427 zł kwartalnie. W największej parafii przewidzianej w tabeli przez ustawodawcę to jest bodaj 20 tysięcy mieszkańców. To jest 1533 zł kwartalnie.
podzielić na trzy. Wikariusze w najmniejszej parafii, proszę Państwa, do 1000 mieszkańców położonej na wsi bądź w mieście do 5000 mieszkańców, to jest zaledwie, to było zaledwie 129 zł kwartalnie. Natomiast w największej parafii powyżej 10000 mieszkańców, w mieście o liczebności powyżej 50000 mieszkańców, to było w zeszłym roku 495 zł kwartalnie. Poza tym, proszę Państwa, duchowni, tak jak powiedziałem, opłacają podatek na zasadach ogólnych, jeśli są katechetami w szkołach, jeśli są kapelanami w instytucjach publicznych, jeśli są, jeśli prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Dochodów ze źródeł objętych ryczałtem co do zasady nie łączy się z dochodami z innych źródeł. I na koniec, proszę Państwa, ponieważ już przekroczyłem czas, dwa słowa o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym. Od 1989 roku duchowni zostali na preferencyjnych zasadach objęci systemem ubezpieczeń społecznych. Te preferencje utrzymują się do dnia dzisiejszego. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden aspekt, na sferę finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli chodzi o finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli ubezpieczenie rentowe, emerytalne i wypadkowe, bo chorobowego tego ubezpieczenia duchowni nie opłacają, to duchowni co do zasady opłacają, finansują składki jedynie w 20%. W 80% składki są finansowane przez Fundusz Kościelny, czyli przez budżet państwa. W 100% budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenie społeczne członków zakonów kontemplacyjnych klauzulowych i, co moim zdaniem stanowi naruszenie zasady neutralności światopoglądowej państwa, składki na ubezpieczenie społeczne misjonarzy polskich duchownych w okresie ich pracy misyjnej. Czyli pośrednio, powiedzmy to sobie otwarcie, państwo polskie wspiera działalność misyjną, krzewienie religii. Jest to ewidentne naruszenie zasady neutralności światopoglądowej, czy bezstronności światopoglądowej państwa. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o składki na ubezpieczenie zdrowotne, to duchowni generalnie opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne sami. Mam na myśli duchownych, którzy płacą podatek dochodowy na takich czy innych zasadach. Oni finansują sami składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale mają prawo odliczyć sobie od podatku ze wskaźnika 9%, bo tyle wynosi stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne, 7,75%. To nie jest tak, że całkowicie te 9% jest przez nich płacone. Natomiast duchowni, którzy nie, osoby duchowne, które nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych, a także osoby przygotowujące się do stanu duchownego czy stanu zakonnego, nie finansują sami składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za nich Fundusz Kościelny. I tym to są, proszę Państwa, te szczególne aspekty statusu prawnego osób duchownych w wymiarze formalno-prawnym, bo jak mówię, jest cała osobna sfera praktyki stosowania prawa, zwłaszcza prawa karnego w stosunku do duchownych, ale to nie jest już obszar, jak do tej pory, być może podejmę go, ale jak do tej pory nie badałem jeszcze tej sfery. Dziękuję Państwu bardzo. Wystąpienie panu profesorowi. Wystąpienie niezwykle interesujące i bardzo cenne. Myślę, że również bardzo wymowne, a wymowne dzięki temu, iż było ono pełne po prostu twardych faktów, twardej wiedzy i bardzo skąpo okraszane komentarzami tylko w sytuacjach, kiedy tego wywód wymagał. Bardzo dziękuję. I chciałbym przekazać głos ostatniemu referentowi przed dyskusją. Naszemu szczególnego charakteru gościowi, dzisiaj panu Wojciechowi Rzechakowi, współscenarzyście filmu Krew, który
powie garść refleksji, podzieli się z nami garścią refleksji wokół scenariusza filmu Claire. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Po dwóch tak znakomitych merytorycznie wystąpieniach, jakie tutaj mieliśmy okazję wysłuchać, ja sobie pozwolę, tak jak słusznie Pan powiedział, na kilka refleksji. Merytoryki może będzie nieco mniej, natomiast spróbuję Państwu coś powiedzieć o atmosferze i okolicznościach, w jakich powstawał film Claire. Kiedy tak słuchałem moich czcigodnych przedmówców, przypomniała mi się taka myśl, cytat z książki Józefa Putka w latach 30. XX wieku, Mroki średniowiecza. Znalazłem to zdanie. Stan duchowny już od chwili wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce stanowił elitę wyróżniającą się od reszty społeczeństwa. I tak zastanawiam się nad tymi słowami, co może oznaczać słowo elita, co może oznaczać reszta społeczeństwa. Dzisiaj wszystko to, co mówimy, nabiera znaczenia szczególnego. Ja natomiast postaram się cofnąć mniej więcej 5-6 lat. Dlaczego? Za chwilę to wytłumaczę. Prawie 100 lat po wydaniu Mroków średniowiecza, kiedy przyjrzeliśmy się Kościołowi, kiedy przyjrzeliśmy się tej elicie, rzeczywiście zorientowaliśmy się, że stan posiadania jest potężny. Jest imponujący. To jest, myślę tutaj o Kościele katolickim, organizacja potężna, wpływowa, prowadząca wiele instytucji. Otwartych danych tutaj już słyszeliśmy. To są, proszę Państwa, szpitale, to są ambulatoria, to są domy starców, to są zakłady opieki zdrowotnej, to są sierocińce, to są domy opieki. Jak to wszystko zbieraliśmy sobie, liczyliśmy, sięgając do różnych źródeł, wyszło, że w okolicy roku 2014 Kościół miał ponad 17,5 tysiąca kaplic i kościołów i dysponował gruntami rzędu 160 tysięcy hektarów. To były dane z roku 2014. Tak ja sobie spróbowałem wyobrazić, co to znaczy 160 tysięcy hektarów. Tak poszukałem jakichś danych, znalazłem o Paryżu. Paryż, który liczy 2 miliony mieszkańców jako miasto, nie mówię o całym basenie paryskim, zajmuje powierzchnię 10 tysięcy hektarów. Także 16 razy mniej. Pan profesor mówił tutaj o liczbie osób duchownych, około 50 tysięcy, tak to dzisiaj rzeczywiście się szacuje, bo to jest około 30 tysięcy kapłanów i 23 tysiące sióstr i zakonnic. Chęć krytycznego spojrzenia na taką ogromną, taką wpływową grupę, będącą elitą bądź mieniącą się elitą, to jeszcze pewnie do tego wrócimy, była niewątpliwie jednym z najistotniejszych powodów powstania pomysłu o nakręceniu filmu. Taka możliwość zajrzenia do świata osobnego, świata innego. W momencie, kiedy zaczęliśmy zagłębiać się w ten inny świat, zorientowaliśmy się, że możemy mówić o dwóch kościołach. Pierwszy kościół to jest ten kościół, który wszyscy widzimy z zewnątrz. Widzimy w czasie nabożeństw, widzimy w czasie wystąpień hierarchów, widzimy w czasie różnych wywiadów, które są nagrywane przez dziennikarzy dopuszczanych do chociażby pomieszczeń w kurii. I jest drugi świat, świat, który jest zakryty przed oczyma zwykłych
śmiertelników. Ten drugi świat kieruje się swoimi zasadami na bardzo różnych płaszczyznach, ba, tam rządzi również inny język, bo my na co dzień widzimy jeden język, którym posługują się duchowni, ze pewnych szczególnych powodów nawet ten język akcentowany jest w warstwie brzmieniowej, brzmi niemal tak samo w różnych rejonach kraju. Natomiast język za zamkniętymi drzwiami jest zupełnie inny. To bardzo nas korciło, żeby tam zajrzeć i żeby pokazać, jak wygląda ta nieoficjalna strona Kościoła. Pomysł samego filmu, tutaj muszę oddać sprawiedliwość, należy do dwóch osób. Pierwszą jest Wojtek Smarzowski, drugą osobą jest Jacek Grzechak. To jest mój brat stryjeczny akurat, który był producentem filmu Wojtka Smarzowskiego Pod Mocnym Aniołem. Zdjęcia do filmu Pod Mocnym Aniołem miały miejsce w Krakowie w 2013 roku i panowie bardzo często podróżowali na trasie Kraków-Warszawa, Warszawa-Kraków. I jak głosi anegdota potwierdzona, dokładnie 14 lutego 2013 roku, a więc w walentynki, zapadła decyzja: zróbmy kolejny film o Kościele. Pomiędzy Pod Mocnym Aniołem a Klerem był jeszcze Wołyń, ale to już jest zupełnie osobny temat. Czyli gdzieś te narodziny pomysłu pojawiły się w roku 2013, w lutym. Ja dołączyłem do projektu nieco później, to był maj 2013 roku i zostałem początkowo zatrudniony jako tak zwany researcher, czyli osoba, która będzie zbierała informacje, będzie zbierała dane po to, żeby reżyserowi i scenarzyście, czyli Wojtkowi Smarzowskiemu, było łatwiej. I rzeczywiście pierwsza część mojej pracy to było przedzieranie się przez różnego rodzaju źródła, archiwa, dokumenty, gromadzenie, przetwarzanie podstawowych informacji, podstawowych danych o Kościele. I to trwało do października 2013 roku. W październiku dostałem propozycję od Wojtka Smarzowskiego, żebyśmy scenariusz napisali wspólnie, pół na pół. I od tego momentu już ta praca, można powiedzieć, nabrała tempa. Prace nad scenariuszem trwały w zasadzie do samego końca zdjęć, a więc do lipca, sierpnia 2017 roku. Czyli to, co Państwo zobaczyliście albo zobaczycie, ja muszę cały czas bardzo uważać, żeby nie spoilerować, czyli żeby nie zdradzać pewnych szczególnych elementów fabuły. Tak na marginesie jeszcze tylko powiem, że 6 lutego film będzie dostępny na płytach DVD, także będzie sobie można kupić i zobaczyć, jeżeli oczywiście taka będzie chęć czy też potrzeba. To, co Państwo otrzymaliście w kinach, to jest efekt tak naprawdę ponad czteroletniej pracy. Ta praca była nieustająca. Można podzielić ją na dwa etapy. Mniej więcej pierwsze dwa lata to było zbieranie informacji, zbieranie danych do filmu. I druga część, no to już pisanie samego scenariusza. Ostatnie poczynione przez nas zapiski miały miejsce w lipcu i sierpniu 2018 roku, a więc już w czasie montażu, jak Państwo być może pamiętacie, we wrześniu 2018 roku miała miejsce premiera. Od samego początku pracy nad scenariuszem spotykaliśmy się, rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, nierzadko wybitnymi fachowcami w różnych dziedzinach, ponieważ ten film, on oczywiście traktuje przede wszystkim o Kościele i osobach duchownych. Niemniej jednak wiedzieliśmy dobrze, że musimy bardzo uważać na każdy element, który w tym filmie zostanie pokazany. Stąd konieczność bardzo mocnego, merytorycznego przygotowania różnych elementów, różnych dziedzin. Jest w filmie wątek
kryminalny. Mieliśmy prawnika i to bardzo dużej klasy, oczywiście zapomniałem w tej chwili nazwiska, który konsultował nam tę kwestię. Jest wątek medyczny. Mieliśmy lekarza, chirurga, który specjalizował się w tym obszarze, nazwiska też nie pamiętam. Mieliśmy wątek związany z pewnymi nieprawidłowościami przy budowie sanktuarium. Mieliśmy fachowca od budowy, który każdy element też konsultował. No i przede wszystkim mieliśmy osoby duchowne. To głównie byli już byli duchowni. Nieocenioną pomocą tutaj służył nam główny konsultant filmu, pan Piotr Szeląg. To nazwisko akurat pamiętam, ponieważ w czasie konferencji prasowej po premierze Piotr zdecydował się wystąpić, dokonał takiego coming outu, zresztą Państwo też mieliście być może okazję oglądać pana Piotra Szeląga, chociażby w Kropce na Pi, kiedy on komentował wydarzenia związane chociażby ze wspomnianą przez panią profesor aferą z księdzem Jankowskim. Także. Oprócz tego bardzo dużą część pracy zajmowało gromadzenie materiałów tak z internetu, jak i czytanie książek, jak i sięganie po materiały, które nie są ogólnodostępne. Na przykład wspomnienia, na przykład świadectwa ofiar księży pedofilów, o których jeszcze będę w dalszej części wystąpienia mówił. Czy mieliśmy jakieś literackie korzenie czy też inspiracje? Jak Państwo być może wiecie, no w Polsce są takie dwa powszechnie znane utwory, które można nazwać antyklerykalnymi, nie antykatolickimi, bo antyklerykalny charakter ma krótka rozprawa między trzema osobami Mikołaja Reja z 1543 roku, no i 18-wieczna monachomachia księdza biskupa Ignacego Krasickiego. Oczywiście Państwo nie znajdziecie śladów dosłownych tych książek w filmie, ale gdzieś w tyle głowy świadomość tego, że na elitę społeczeństwa patrzono krytycznie już od wieku XVI była. Jaki obraz współczesnej relacji Państwo Kościół wyłonił się z tych lektur, badań, rozmów? Wiemy, że Państwo finansuje Kościół ogromnymi kwotami. Mówi się od 1 do 5 miliardów złotych. Najprawdopodobniej ta kwota druga jest znacznie bardziej prawdopodobna. Na samych katechetów państwo polskie włoży 1,5 miliarda złotych rocznie. Nie do podliczenia są kwoty, jakimi finansują Kościół wierni. Kardynał Nycz przyznał kiedyś, że z samej tacy Kościół ma aż 6 miliardów złotych rocznie. No więc to wszystko są takie obszary, które niezwykle nas interesowały. Jak również świadomość, o której pan profesor wspominał, że Kościół w zasadzie znajduje się w ogromnej mierze poza kontrolą państwa. Mówimy tutaj o kwestiach finansowych, mówimy tutaj o kwestiach obyczajowych, mówimy o kwestiach prawnych wynikających z zapisu konkordatu, tradycji nakazującej traktowanie osób duchownych jako stojących w pewien sposób ponad prawem świeckim. W zasadzie można powiedzieć, że taki obraz Kościoła ma miejsce i taka sytuacja, pozycja Kościoła już tylko w Polsce. Bo w większości krajów europejskich i na świecie wydarzenia, które przetoczyły się na początku XXI wieku, skandale pedofilskie, czy dotyczące obu Ameryk, czy Europy Zachodniej, tę pozycję zupełnie zmieniły. Myśmy sobie zadali kolejne pytanie, czy taka rewolucja w Polsce jest możliwa.
Tylko w USA w latach 1950-2002 zgłoszono ponad 10,5 tysiąca przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. W Irlandii Kościół państwo zawarły zbiorową ugodę z ofiarami, wypłacono odszkodowania 12 tysiącom osób. Liczba pokrzywdzonych była większa. W Holandii dziesiątki tysięcy osób pokrzywdzonych. W Polsce przypadki ujawniania pedofilskich przestępstw osób duchownych należą do rzadkości. Prokuratorzy zarzuty stawiają niechętnie, a sądy, jeśli chodzi o wyroki skazujące na bezwzględne więzienie, no, wydają w przypadkach, które można policzyć na palcach jednej ręki. W roku 2013 podliczono, że przez ubiegłych 10 lat za przestępstwa związane z molestowaniem dzieci ukarano w Polsce 27 duchownych. W tym samym dziesięcioleciu Watykan usunął ze stanu kapłańskiego 840 księży pedofilów, zaś łagodniejsze kary wymierzono ponad 2,5 tysiącom osób. 27 osób w Polsce przez 10 lat. Początkowo mieliśmy różne wizje dotyczące tego, w którą stronę powinniśmy iść w naszym filmie, którą sferę funkcjonowania Kościoła i księży pokazać. Czy chciwość, czy dążenie do władzy, czy uleganie rządzom. Natomiast takim momentem przełomowym niewątpliwie stały się dla nas po pierwsze lektura książki Eke Overbecka, holenderskiego dziennikarza, który jako pierwszy też wymowne, że holenderski dziennikarz napisał książkę Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele mówią. I drugim takim momentem było skontaktowanie się z panem Markiem Lisińskim. Wtedy Fundacja Nie Lękajcie Się tak naprawdę stawiała pierwsze kroki. I myśmy dostali wgląd w relacje ofiar księży pedofilów, które ze względów oczywistych publikowane nigdzie nie były. I tak jak do tego czasu jeszcze gdzieś zakładaliśmy jakiś uśmieszek przy pracach nad scenariuszem, tak od tego momentu zdaliśmy sobie sprawę, że Claire będzie przede wszystkim dotyczyć problemu pedofilii, nie tylko, ale że kaliber tego filmu będzie bardzo poważny i konsekwencje tego filmu też mogą być znaczące. Postanowiliśmy też, że w pewnym momencie oddamy głos ofiarom. Myśmy zniekształcili ich relacje, ich świadectwa w ten sposób, że nie do końca można konkretne osoby zidentyfikować. Natomiast państwo być może zwrócili uwagę, że w tym filmie też ofiary mówią i ofiary milczą w sposób bardzo, bardzo wymowny. Film fabularny z definicji nie jest dokumentem. Natomiast u źródeł Kleru leży taki zabieg formalny, który sobie postanowiliśmy, założyliśmy w pewnym momencie, mianowicie niemal każda scena z tego filmu ma jakieś odniesienie do rzeczywistości. Tych źródeł, o których tutaj Państwu wspomniałem, rzeczywiście było całe mnóstwo. Osoby oglądające film wielokrotnie rozpoznawały konkretne osoby, nawet takie, które nam do głowy nie przyszły w momencie, kiedy pisaliśmy scenariusz. Natomiast rzeczywiście niemal każda scena, każda postać złożona czasem z różnych osób ma swoje odbicie w rzeczywistości. Z jednym wyjątkiem będzie spoiler tak zwany, czyli na moment muszę jeden sekret zdradzić. Scena, w której ludzie, parafianie atakują księdza podejrzanego o pedofilię, prawda? Dlaczego o tym wspomniałem? No ponieważ tu staję przed Państwem bezradny, nie znalazłem takiej rzeczywistości. To, co jest straszne, to jest to, że w tego typu przypadkach to właśnie ofiary padają, jeszcze dodatkowo stają się ofiarami
niechęci. One jeszcze są karane, ponieważ społeczność z reguły staje po stronie oprawcy, staje po stronie księdza. Także to tylko taka uwaga. Jaka jest w Polsce najwyższa kara za pedofilię, przeniesienie na inną parafię? To był taki dowcip. To był dowcip, który naszym zdaniem brzmi wyjątkowo okrutnie w uszach ofiar, które mieliśmy okazję poznać. Jeszcze długo po premierze podchodziły, no przede wszystkim do Wojtka, ale również do mnie osoby, które mówiły, opowiadały o swoich przeżyciach, przyznawały się po latach milczenia do tego, że też padały ofiarami gdzieś w dzieciństwie księży pedofilów. W Polsce tabu otacza wszystko, co wiąże się z seksualnością księży. Pozornie problem został rozwiązany już w XI wieku, kiedy papież Grzegorz VII zażądał od duchowieństwa życia w celibacie. My w praktyce wiemy, że wygląda sytuacja zupełnie inaczej. Nie będę epatował Państwa już szczegółowymi danymi. Profesor Baniak, to socjolog religii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiele lat poświęcił na badanie stanu duchownego i w 2009 roku ogłosił, że 12% polskich księży żyło w stałych związkach z kobietami, natomiast 30% ankietowanych kapłanów przyznało się do przelotnych kontaktów seksualnych. To dawało około 40% grupę duchownych nie żyjących, nie respektujących celibatu. Po kilku latach profesor Baniak zweryfikował swoje poglądy, nie 40, ale ogłosił, że 60% nie żyje. Tak. Richard Syke, to był taki były benedyktyn, terapeuta duchownych z 30-letnim stażem, ocenił, że odsetek gejów wśród amerykańskich księży wynosi około 30%. Ale kiedy badał już biskupów, no to wyszło, że około 50%. Zresztą te sformułowania o lobby homoseksualnym w Kościele to padają z ust samych księży. Nie jest to absolutnie wymysł osób świeckich. Jak do powyższych danych odnosi się polski Kościół? No bo szukaliśmy też informacji, co Kościół na to. Otóż Kościół Polski się nie odnosi do tego w ogóle, nie przedstawia żadnych własnych danych, mimo kolejnych zapowiedzi, że będą, że pojawiają się kolejne komisje, że nie odnosi się w żaden sposób. Profesor Wydziału Teologicznego, profesor Baniak, został po ogłoszeniu wyników swoich badań zmuszony do przeniesienia się na Wydział Nauk Społecznych. Badacze dostali wyraźny sygnał tych rejonów dla własnego bezpieczeństwa. Nie należy. Film miał być zatem próbą spenetrowania obszarów, o których istnieniu wszyscy wiedzą, ale o których zwykło się publicznie nie mówić. Celem podjęcia tematów tabu było sprowokowanie widzów do myślenia, chociaż istotną część tej prowokacji stanowiło odwołanie do sfery emocjonalnej. Uważam, że tak rozumiany obraz miał pełnić przede wszystkim funkcję katartyczną, oczyszczającą umysł, oczyszczającą emocje i być może prowokującą do jakichś zmian myślenia, paradygmatu miejsca Kościoła w Polsce. Zarówno Wojtek, jak i ja uważamy, że człowiek jest najciekawszy wtedy, kiedy popełnia błędy, kiedy grzeszy, kiedy się potyka. Więc bohaterowie tego filmu, mam nadzieję, że dla Państwa również są ludźmi. Takimi samymi jak my wszyscy, z jedną różnicą, że noszą koloratki. Świadomość bezmiaru zła, z jaką się spotkaliśmy, sprawiła, że myśmy ten film odchorowali, można powiedzieć. Odchorował Wojtek Smarzowski, odchorowałem ja. Arek Jakubik, który gra jedną z głównych ról, po nakręceniu Kleru przez rok nie wziął żadnej roli, nie wystąpił w żadnym filmie, zrobił sobie roczną przerwę, ponieważ musiał
odpocząć. Natomiast my sobie zdajemy sprawę, że nasze traumy w porównaniu z traumami ofiar są nieporównywalne w ogóle. To są ludzie, którzy po 10, 20, 30 latach nie potrafią sobie poskładać życia, którzy są połamani wewnętrznie, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, ponieważ tak naprawdę nadają się do terapii, ale na tę terapię nie mają pieniędzy. Dotykamy kolejnego obszaru. Jeden precedensowy wyrok, Państwo słyszeliście, 1 000 000 zł Towarzystwo Chrystusowe miało zapłacić, zapłaciło dziewczynie, na asemując te pieniądze są zamrożone, ponieważ szykuje się kasacja. Więc wpłacono, ale dziewczyna o kryptonimie Kasia nie może tymi pieniędzmi dysponować. Mieliśmy świadomość dokonania swoistego zamachu na zakaz kulturowy. Celem łamania tego tabu dla nas obrona wartości fundamentalnych dla naszego człowieczeństwa, dla szacunku, dla drugiej osoby, wrażliwości na ludzką krzywdę, otaczania szczególną opieką słabych i bezbronnych. Proszę Państwa, zastrzeżenie generalne na sam koniec mojego wystąpienia. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że celem naszego filmu nie było w żadnym wypadku podejmowanie problemu wiary jako takiej, nie była krytyka osób wierzących. Wiarę uznajemy za jedną z najbardziej intymnych sfer każdego człowieka. To gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej, która pozwala nam zachować milczenie w kwestiach światopoglądowych i z tego też wielokrotnie korzystaliśmy w czasie różnych wystąpień i dyskusji o filmie. Natomiast ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam do zadawania pytań, jeżeli w czymkolwiek mogę tutaj jeszcze Państwu pomóc. Będę zaszczycony. Dziękuję.